Karol Matuszak, prekursor MMA w Polsce i także dzisiaj komentator gali w telewizji polskiej, gali ACA 101. Karol, dobrze się komentowało? Fajna gala? Jak to w Twojej ocenie to wygląda? Ja już ostatnio powiedziałem, że ja kiedyś nie oglądałem gal ACA, odkąd zacząłem, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, zwłaszcza zawodników rosyjskich i umiejętności grapplingowe. To coraz rzadziej się spotyka, coraz częściej widzimy walki stójkowe, właściwie kickbokserskie, a naprawdę tutaj jest przegląd takiej pełnej, wszechstylowej walki. Co Ci najbardziej się podobało z tych, która z tych walk w ogóle przypadła do gustu, bo dwa kapitalne nokauty, mam tutaj na myśli Daniela Mielańczuka i Radka Patrzyckiego, akurat w wykonaniu Polaków, ale myślę też, że były takie pojedynki jak Lomaliew, Kijew, gdzie miał naprawdę trudnego rywala, wygrywał. Któraś z tych walk szczególnie Cię oczarowała? Jeżeli chodzi o te ostatnie pojedynki, które komentowaliśmy, no to Karol Celiński, absolutny mistrz, piękny przegląd sytuacji. Nie było widać ani jednego momentu, kiedy wpadłby w panikę. Jakby wszystko na zimno, ładne, celne, chirurgiczne ciosy, no naprawdę zaimponował mi wyjątkowo. Wszyscy wiedzą, że lubię walki takie pełne, czyli gdzie jest grappling, gdzie są uderzenia, gdzie są zapasy. Tu był tylko ten kickboxing, ale z taką wielką przyjemnością mi się patrzało na tą pracę, że naprawdę uważam jeden z lepszych takich stójkowiczów. Jeżeli chodzi o Patrzyckiego, no piękny nokaut, natomiast no trudno mi powiedzieć, co będzie, jak będą mocniejsi rywale. Oby oczywiście Radek dawał sobie radę z tymi lepszymi, no bo styl ma fantastyczny. Jeżeli chodzi o Saidowa, no dla mnie duża niespodzianka, ta przegrana. Ja z tego, co zawsze pamiętam, to on był bardzo trudny do obalenia, a tutaj rywal właściwie miotał nim jak chciał. Nie wiem, tak z tego co widziałem, to widziałem, że duża przewaga fizyczna. Nie wiem, czy za dużo ściął, czy tamten za dużo przybrał, no trudno mi powiedzieć. W każdym razie wrażenie jest takie, że bardzo łatwo sobie radził z Saidowem Brazylijczyk. Przedostatnia walka, Daniel Omilańczuk, no fantastyczny nokaut, rzadko widzi się, często widzi się te klincze, natomiast bardzo rzadko widzi się, żeby ktoś wychodził z tego klinczu nokautem i to powiedzmy, ja tam sobie patrzałem na to, no to ten cios łokciem miał chyba z 10 cm, no i takie piorunujące wrażenie, że Smoldarew upadł na twarz, gdzie w boksie zawsze się mówi, ci co padają na twarz już nie wstają, no to była prawda. No i ostatnia walka, Piotr Strus, bardzo mądrze rozegrana. Widzieliśmy, ta pierwsza runda była, powiedzmy, dosyć równa. No i końcówka, Piotrek przewraca rywala, zdobywa, punktuje przewagę. No i później te zapasy, gdzie widział, że rywal jest za mocny w tej stójce, bardzo ładnie załatwił. Mi brakowało oczywiście tej kropki na D, czyli tego wykończenia, albo silnego uderzenia, albo poddania. No ale często jest tak, że po prostu walczy się tak, jak rywal pozwala. Fantastyczna gala. No taki przeskok też, patrzę, miesiąc temu komentowałeś między innymi Fame MMA, teraz przeskok do ACA i to jest poważne MMA. Jak to w ogóle porównasz? Nie no, tego nie ma co porównywać, nie? Tam są walki nawet nie amatorów, tutaj są walki zawodowców. Natomiast... Bonus by się nie sprawdził? Proszę? Bonus by się nie sprawdził tu? No nie no, wiadomo, że to tak jak mówimy, no to nie wielu z tych zawodników w ogóle w Almie by nie miało szans. Natomiast no dobrze się tam bawią, publiczność też się dobrze bawi. Więc dlaczego by tego nie robić? Nie, żartobliwe, bo chcemy podciągnąć wyświetlenia też, nie? Trener Adbastera mówi... O tak, dokładnie. No jakby są różne imprezy, nie? Jest taniec z gwiazdami, gdzie bierze się osoby, które nie potrafią tańczyć, one się krótko przygotowują i tańczą. Są jakieś inne tam typu mam talent, gdzie każdy się sprawdza. No tutaj ci, którzy nigdy nie walczyli, próbują sobie walczyć. Myślę, że po prostu trzeba to zrozumieć. Karol, ty jako mentor, nie kosiło cię wziąć dzisiaj na przykład Adbastera ze sobą i powiedzieć, chłopaku, to jak wygląda poważne MMA?
Oni wiedzą, na przykład Adbuster wie, jak wygląda poważne MMA. Żartuję. Natomiast i oglądają, i właśnie Adbuster ogląda, bo czasami dzielimy się jakby wrażeniami z UFC czy coś takiego. Także zresztą no, Adbuster to jest tam jeden z niewielu, który jeszcze coś robił, że może powiedzieć, że powiedzmy, no jest tam tym zawodnikiem. Jak jesteśmy przy prawdziwym MMA, poważnym MMA i wielkich wyzwaniach, to jutro Janek Błachowicz, no bardzo, bardzo mocno pompowany main event. Ja nie widziałem, żeby tak pompowana była jego walka w Pradze. Teraz wszyscy o nim mówią, mnóstwo materiałów, widać, że UFC postawiło na niego i inną stroną chce dać mu szansę, aby nie musiał szczekać, jak to się brzydko mówi, tylko dostał ten walkopas po sportowym trybie, nazwijmy to w ten sposób. Na co musi uważać i gdzie są jego największe szanse? No każdy wie, nie? Że Ronaldo Jacaré to jest legenda brazylijskiego jiu-jitsu, doskonały parterowiec. Jak byłem w Brazylii, to oglądałem jeszcze jak walczył w jiu-jitsu, rzucał ramię ze stojącej pozycji, gdzie wszyscy schodzą na kolana. Także potężna dynamika. No później w MMA już mu tak dobrze nie szło. Właśnie ta stójka jest, powiedzmy, w jego wykonaniu taka troszeczkę toporna. I myślę, że Janek ma tą stójkę lepszą. Lepiej, więcej kopie, ma mocniejsze kopnięcia, precyzyjniejsze. W boksie też jest taki, no powiedzmy, bardziej mobilny, ma lepszy przegląd sytuacji. Myślę, że ta stójka powinna zaważyć. A jeżeli walka pójdzie do parteru, bo wiadomo, że Jacaré przynajmniej kiedyś bardzo dynamiczny i też słynął z dobrych zapasów. Jeżeli powali Janka, to myślę, że ta przewaga parterowa nie będzie aż tak wielka, żeby Jacaré poddał. Jeszcze kiedyś, gdyby się spotkali, powiedzmy tam 6-7 lat temu, to myślę, że taki scenariusz mógłby być, że Jacaré był w tym takim gazie jiu-jitsu, więc mógłby Janka poddać. Natomiast obecnie Janek myślę, że ma tak już dojrzałe to jiu-jitsu, że Jacaré nie podda. A gabaryty? No, myślę, że wyższy jest Janek. No, jeżeli będziesz chciał toczyć walkę w stójce, no to tylko na jego korzyść, więc ja tutaj naprawdę ciężka robota przed Jacaré, natomiast no Jacaré to był artysta tego parteru. No i musimy też wziąć pod uwagę, że taki scenariusz może być, że na przykład, nie wiem, gdzieś tam Janek schowa głowę, gdzieś mu złapie, powiedzmy, gilotynę. No i walka się tak zakończy. To wszystko jest możliwe. To twój typ na tą walkę na koniec? No nie no, Janek Błachowicz, jakby trener Janka Błachowicza zaczynał u mnie do Jarząbek Grzechu z Rybnika, pozdrawiam go. To był jego pierwszy trener i ten początek kariery robił Janek właśnie z tym trenerem. W związku z tym Janek jeździł do mnie na obozy, zdobył niebieski pas, no więc jedynym faworytem i moim ulubieńcem no jest Janek. Tutaj mimo to, że ja jakby wywodzę się z jiu-jitsu i też Jacaré, ja byłem w Brazylii, robiłem zdjęcia, ćwiczyłem, jeszcze pamiętam taką anegdotę, spotykam Lozinho, brat Ricardo jego i taka śmietanka, Dreisel stoją i mówią, słuchaj, widziałeś kiedyś skośnokiego Murzyna? Ja mówię, nie, a oni mówią, no to patrz. No i to był właśnie Jacaré. Ja myślałem, że ten Jacaré się jakoś obrazi, a on się zaczął śmiać. Także to naprawdę przyjemny, fajny gość. Oby jutro mu ten uśmiech został starty z twarzy. Czekamy na ten. Ale co, pierwsza, druga runda? Ja myślę, że jeżeli miałby być koniec, no to tak druga połowa drugiej rundy albo trzecia. Jeżeli miałby być koniec, a tak myślę, że kto wie, czy nie pójdzie do decyzji. Kto lepiej sobie poradzi w rundach mistrzowskich? Ciężko mi naprawdę wziąć to pod uwagę, aż jakby tak nie siedzę. No jeden i drugi mają ogromne doświadczenie.
Rozumiem, że Kary zmienia kategorię wagową, jeżeli przybrał trochę na masie, no to może nie być obyty teraz z taką, z tym tlenem tak dobrze jak Janek, dla niego to już jest norma. No tak, ale Jacare to jest taki sportowiec z tego co widzę z krwi i kości. Nie sądzę, żeby nawet to, że przybrał, miało naprawdę jakiś wpływ. Wpływ może mieć na przykład, jeżeli chciałby na siłę ściągnąć Janka do parteru i te siły by stracił. I tu widzę faktycznie taki scenariusz, że może się wypompować, będzie przegrywał walkę w stójce. Za wszelką cenę przy swojej publiczności będzie starał się Janka sprowadzić do ziemi i straci tyle sił, że w końcu na nim się to jakoś odbije. A co, dziękujemy bardzo za podsumowanie obszerne. Późna godzina, ale dziękujemy bardzo za obecność. Ja także dziękuję tutaj za wywiad. Prekursor polskiego MMA, Karol Matuszek. Dziękuję.